Wędrując szlakiem wspaniałych kucharzy, napotkałem na oto tego dżentelmena. Cześć, Artur. Witaj, Piotr. Artur Majerczak, mój dobry przyjaciel, myśliwy, zakochany, mógłbym powiedzieć, w kulinariach tradycji łowieckiej, tradycji podhalańskiej, współwydawca książki Smaki Tradycji, gmina Czorsztyn od kuchni. Słuchajcie, człowiek orkiestra. Nie mogło zabraknąć go w nowej serii programu Wademekum od kuchni. Nie mogło też zabraknąć najlepszych produktów, z jakimi pracujemy, czyli produktów firmy Leśniczówka. Artur, co dzisiaj w programie? Same dobroci. Jak Podhale, jak ta kraina górska, no to i jadło musi być z tamtej dziedziny. Aha. A zyli na tym terenie. No i zyją jeszcze do dziś z Bujnicy. Aha. To i właśnie dziś będzie kociołek z Bujnicki. Słuchajcie, produkty gotowane w kociołku, tak zwane parzonki, tuszonki. Każdy z w różnych częściach kraju, można powiedzieć, różnie się to nazywa, ale to już mógłbym powiedzieć, są grupy tematyczne na różnych forach internetowych, które zrzeszają ludzi, którzy gotują i którzy udostępniają przepisy z takich kociołków. My już raz gotowaliśmy w kociołku. Razem z szefem Arturem Piotrowskim z właśnie Lizawki w Poznaniu, tu macie link do góry do odcinka, to on pierwszy gotował w tym naszym kociołku, a my dziś będziemy gotować zbójnicki garnek, tak? Arturze, co ty przygotowałeś do tego garka, bo ja powiem, co ja dowiozłem. Dowiozłeś znakomite mięso, znakomite wyroby garmażeryjne z Leśniczówki. Ja powiem tylko tyle. Kiełbasa, słuchajcie, podwawelska z jelenia. Wawel, Kraków, Małopolska stoi dobrym produktem, aczkolwiek Leśniczówka do tej Małopolski jest kawałek, bo oni bardziej Opole. Nie wszyscy wiedzą, że prezesi Leśniczówki wywodzą się z Małopolski. Jeden z Opola, a dwóch z Małopolski, więc pewnie dlatego podwawelska, a z racji tego, że jesteśmy na zachodzie kraju, tak jest. Do granicy mamy blisko, to frankfurterki, a frankfurterki dokładnie sarny. Te dwa produkty wrzucamy do kociołka, ale widzę, mamy jeszcze kawał dobrego boczku. Mamy kawał dobrego boczku, oczywiście z polskich świń, ze świni z białej, z Wisłouchej, więc to jest ten rodzimy. Czyli to jest taka u was taka, tak? No nie tylko u nas, ale przede wszystkim jest to rasa, właśnie to polska. Bardzo dobry produkt mięsny, który musi się trochę znaleźć w tym, no, żeby można było tych ludzi i tych zbójników nakarmić. Kapusta, widzę, kamienna głowa, to pewnie gdzieś spod Kielc, bo tam największe plantacje kapusty. Widzę, tu masz coś, co jest pyszne, co każdy, kto jedzie na Podhale, strzeliło. Słuchajcie, to jest złoto. Co prawda nie w tym kolorze, jest to pesto z czosnku niedźwiedziego. Zawsze jak jadę na Podhale do Artura, to mam takie swoje rzeczy, które zawsze przywożę. Wśród tych rzeczy kulinarnie do kuchni, tak. Przez cały rok pesto z czosnku niedźwiedziego i te takie słupki kiszone czosnku niedźwiedziego. Wiadomo, sery to wiadomo. Pesto mamy, mamy boczek, mamy kapustę. Masz ziemniaki, tak, ziemniaki młode, jak to się, w mundurkach. Ty je, widzę, już umyłeś i pociąłeś, tak? Tak, są pocięte, przygotowane, okay. Co by nam tego czasu nie zwyscyło się. Okej, okay. Widzę, mamy cebulę, mamy czosnek, mamy smalczyk. Czosnek harnaś. Tak nazywa się czosnek harnasz, gatunek taki właśnie hodowany na terenie Małopolski, oczywiście tak samo i w innych dziedzinach, ale bardzo porny, malutkiej ilości, dają przefajny. Powiem ci, Artur, pierwszy raz zapoznałem się z nazwą czosnku, który się nazywa harnaś. Harnaś, znam jednego harnasia. Wiesz, jak kogo? Kogo? U Jarka Buczka pies się nazywał harnaś. Jak jesteśmy przy Jarku Buczku, to trzeba wspomnieć o czym? Tak jest, sery z bacówki od Jarka. Ale to jest bardzo, słuchajcie, bardzo nietypowy ser. Ten ser jest starty. W konsystencji starty. To akurat już Artur tu go wytarł ładnie, starł, bo będzie nam w takiej konsystencji potrzebny do garnka. Ale tak naprawdę Jarek ma go w całości i to jest chyba jedyny polski ser typu parmezan,
robiony z mleka owczego, tak? Z mleka owczego i na terenie Gorcu, bo tam Jarek bacuje, jest to ser brusek. Brusek, tak się nazywa. Gdybyście kiedykolwiek szukali przepysznego polskiego parmezanu, ludzie, jak to pachnie, to jest naprawdę, to jest coś, co warto mieć w swojej kuchni. Jeżeli jesteście zapaleni na gotowanie, jeżeli lubicie gotować, jeżeli lubicie parać się tymi kulinariami, to ten ser... Ser dojrzewający. Ser, dokładnie, dojrzewający. Mamy też burak. Tak, burak potrzebny jest, fajny to później do wyrównania całego smaku, daje słodki posmak, więc fajnie się sprawdza. Oczywiście kolor tak samo, bo on musi być kolorowy. Artur. Jak całe hole góralskie. No tak. Muszą być kolorowe. Muszą być kolorowe. Arturze, co jeszcze z tych rzeczy, których tu nie mamy na stole? Mamy tam smalczyk. Smalczyk zrobiony, tak? No, proszę, smalczyk mamy. Jest. Mamy czosnek, mamy kapusta. Do tego oczywiście przyprawy idą. Tak jak wspomniałeś, ten czosnek niedźwiedzi, sól, pieprz, trochę papryki delikatnie. Nie trzeba dużo przesadzać. Czosnek i wszystko to bierzemy i umiejętnie trzeba połączyć. Umiejętnie trzeba połączyć, a jeśli chodzi o połączenie, zaczynamy od wysmarowania dna garnka. Wysmarowania smalcem. Okej, okay. Czyli smarujemy dno garnka smalcem, następnie? Następnie układamy liście kapusty. Bardzo ważna sprawa. Dlaczego? Bardzo ważna sprawa, ponieważ one się przypalą. One się spalą, ale nie wnika kapusta, no to zasadę, nie wnika to do samego środka naszego, robi otulinę. Przepiękną otulinę robi i choć spalone na węgiel, nie przedostają się te goryczko, ta goryczka. Powiem, Artur, zanim przejdziesz do kiboczku, chyba chciałeś przejść, ale ja przerwę ci, bo jest to ważna rzecz. Kiedyś już o tym mówiłem. Miałem okazję sam też robić kilka kociołków i po moim spotkaniu z Arturem Piotrowskim, tym takim gotowaniu u niego, byłem zachwycony tymi kociołkami. Mówię, to w sumie nie jest takie trudne, cóż to zrobić dobry kociołek. No i zabrałem ten mój kociołek na strzelnicę. Pojechaliśmy z Maćkiem testować tłumiki. Kręciliśmy naprawdę długi materiał, wyszły chyba 3 odcinki na temat testu tłumików. No i mówię, no coś trzeba jeść. Często jest tak, że słuchajcie, jesteśmy czy w lesie, to żywimy się sami, nie dzwonimy, nie zamawiamy pizzy i tak dalej, chyba że jesteśmy w Strzelcu, w sklepie, wtedy oczywiście jest tradycją, trzeba wyskoczyć po pizzę. Przy wieczornych rozmowach. Przy wieczornych rozmowach, tak. No i słuchajcie, w tym momencie mówię, dobra, zrobię kociołek. I rzeczywiście kapusta, to tamto, siamto, postawiłem go na ogniu, gotowałem, czasami mieszając i było tak, że tak zawiało, że okazało się, że z moich pieczonek stał się, wszyscy nazwali to, nie martw się Piotrek, to się nazywa kociołek górnika. Górnika. Ja mówię, dlaczego górnika? No, kurde, wszystko w środku jest spalone, więc chyba tej kapusty dałem za mało. Mogłeś nie tyle za mało, ale nie umiejętnie ułożyć tak, żeby gdzieś musiało przechodzić. Trzeba wyścierć cały kociołek i później układać warstwami. Okay. Układać warstwami, pamiętając o tym, co by na przemian warzywa, na przemian tak jakby ziemniaki. Czyli zaczynając od początku, smarujemy ładnie kociołek smalcem. Jeszcze jedna sprawa. Temu sedem w stronę boczku. Tak. Boczku albo pod gardłem. Przepiękna skórka. Tak. Skórkę odwracamy, tak samo ona może się przypolić i daje aromat wtedy przypieconego takiego właśnie mięsa. Rozumiem, w porządku. Okej, okay. I wykładamy potem warstwowo i co dalej? Warzywa, wszystko, kiełbasę kroimy. Doprawiamy delikatnie kiełbaskę oczywiście na przemian, bo oczywiście kiełbasa, cebula, jest tam jeszcze właśnie. Oczywiście, mówiłem. Cebula tak samo. Są wierzchowe, można ją zeszklić delikatnie z boczkiem na patelni, wtedy nabierze się aromatu. I potem dokładać. I potem włożyć ją, właśnie jak się będzie tworzyło te warstwy w kociołku, dokładamy wtedy aromat również cebuli przyprażonej w połączeniu z boczkiem. No kto nie lubi cebuli z boczkiem i do tego jajecznicy na przykład. Okay. Ale to już temat. Słuchajcie, dziś i to wtedy wstawi ten kociołek, tak przekładamy tymi warstwami, przyprawy, wszystko, jak go zamykamy? Zamykamy go również liśćmi kapusty od samej góry.
przyprawiliśmy dalej, wszystko poukładali ładnie, dopychamy mocno. On musi być uciśnięty. Musi być uciśnięty, bo straci na swojej objętości podczas procesu termicznej obróbki. Czy wlewamy tam jakąś wodę, coś, czy te warzywa puszczą tyle soków wody, że to nam wystarczy? Zależy z jakiej porze roku. Okay. Teraz mamy zimę. Zimę. Mamy produkty. Najlepszy okres chyba na te dania z ogniska czy dania z dalej. Tak jest, tak jest. Dania rozgrzewające, dania wspomagające, no dające dużo kalorii po prostu no, ludziom, zbojnikom, którzy przemierzają te hole górskie. Dziś nie przemierzamy górskich hol, bo Artek zawitał na polowanie do koła łowieckiego Bór, gdzie jesteśmy w siedzibie tego koła i gościnnie korzystamy z kuchni i z gościnności mojego koła, więc też tutaj bardzo, bardzo dziękuję za to. Dziękujemy. Przepiękny budynek. Dawaj dalej. Co tam jest? Zamykam. I tak mówię, właśnie od pory roku zależy, jak jest kapusta przyschnięta, więc w takim czasie no trochę tej wody można, bo one puszczają tak własne soki. Zamykamy wszystko, dociskamy dękiem i stawiamy najlepiej na ogień. Na ogień nie bezpośrednio działający pod spodem, tylko okalający, okalający cały, z każdej strony. I robimy tak zwane, jeśli jest to robione na polu, gotowy z Małopolski, gotowy na polu, nie wiem jak było. Okej, bo wy chodzicie na pole w na sensie, pole, a my chodzimy na dwór. Na dwór, tak jest. Na a wiesz czemu tak jest? Ja wiem, tak słyszałem, że my... Ludzie wolni idą na pole, nie? Na pole, a inni idą odrabiać pańszczyznę do pana, do na dwór. No. Więc Małopolska chodzi na pole. I moi drodzy, polone jest pod kociołkiem, ustawiony jest na kamieniach albo na przygotowanym wcześniej układzie. I ile potrzebuje? Naczynia są żeliwne, różnego rodzaju kociołki, tym osób z wypełnieniem, z wypełnieniem emaliowym. Tak. Dobra sprawa, nieprzywierająco. I 40 minut do godziny, ale to tak na delikatnym ogniu. On tak pyrka, nie? On tak musi właśnie pyrkać. Zbiera się wszystko i co? Dochodzi ten czas, sprawdza się, wiadomo, od czasu do czasu odkładamy i sprawdzamy. Jeden z produktów, o którym miejsce niego dali, to marchewka. I właśnie jest ta marchewka. Bez marchewki kociołek by się nie udał? No, no nie udałby się, nie udałby się. Byłby to kociołek nie w pełni zbójnicki, jak nie ma marchewki. Ja ci powiem tak, Artek, ty pomyśl dokładnie, czego jeszcze nie wymieniliśmy, żeby nie było, nie? Słuchaj, do tego ludzie kładą wszystko. To, co mieli, to kładli. To tak dokładnie. Kładli. Jak nie było marchewki, to kładli korpiele. A więc to korpiele? Znam jednego korpiela z telewizją, się nazywa Sebastian Korpiel Bułeckie. Jest. Ale on karpiel czy korpiel właśnie? Karpiel. Czyli to jest co innego? To samo to jest dialekt. To jest dialekt góralski, okay. Zamiana A na to co to jest ten karpiel? No to takie są bulwy, które właśnie podobne jak burok, tylko bieluczkie. Hodowali to dawniej właśnie na nasych, to nie tylko na nasych, ale na wszelkiego rodzaju pola. Na polach. Tak, jest bardzo dobrze się stosował i wygląd dzisiejszego selera. W porządku, rozumiem. Zatem mamy już wszystko wyjaśnione. Teraz kolejną rzeczą, jaka jest dla mnie bardzo ciekawa, to dodanie tego bruska. Kiedy ty go dodajesz? Dodanie bruska i dodanie tego, co na początku wspomniałeś, również ten czosnek niedźwiedzi. Znaczy czosnek ja bym pewnie dawał gdzieś tam warstwami, przesmarował. Gdzieś można dać, ale brusek dodawany jest właśnie wtedy, żeby połączyć całą konsystencję. Jak na samym końcu, jak już mamy przy ukończeniu cały kociołek, otwieramy liście. Tak, otwieramy liście. Mi już przesypujemy serem. No akurat mamy tu doskonały gatunkowo ser. Jeśli go nie ma, wiadomo. Zastępujemy czym innym, ale my chcemy jak najbardziej tradycyjnie, więc tak się staramy zrobić. Wbijamy jedno, dwa jajecka. Gdzie? Ale na koniec? Po tym serze. Po tym serze. Bijemy rozbełtane, czy po prostu tak? Normalnie wbijane do środka i delikatnie też mięsujemy wszystko. Dopuszczamy wtedy to powietrze i wszystko wtedy równo pracuje. Zamykamy z powrotem, dosłownie 10 minut. Teraz już i wiem. Wszystko robi piękną taką, tak by to nazwał, pulpa. Taką teraz już wiem, gęstą. Czym się różni kociołek zbójnicki od zwykłego kociołka, jakikolwiek, kiedykolwiek ja robiłem. Kociołek zbójnicki kontra kociołek górnika. W moim kociołku nie było jajek. Ja jest to znałem kiedyś, słuchajcie, taką historię i pewnie część z was też
podobnie robi, bo często jest tak, że dolewa się jakiejś śmietany do... Do tego zaraz wspomnę o tym. A. Bo tak samo, słuchajmy, jak jest no, śmietana, to zaczęło, śmietana jest idealnym połączeniem na talerzu. Po rozdaniu świetnie kwaśna przede wszystkim, żeby była śmietana gęsta i delikatnie można, bo jego się je bez chleba, jego się je w takiej postaci i łyżka śmietany do tego. Coś pięknego. Tak. Artur, powiem ci tak, Podhale w ogóle jako region, nie mówię o Małopolsce, ale mówię bardziej o Podhalu, o nawet o Krościenku, z którego pochodzisz. To nie tylko przepiękny, nie tylko malowniczy region, ale to też potężna kultura i góralska, i potężna kultura łowiecka. Ja często jest tak, że jak jadę do was i siedzimy nocami na Bacówce i rozmawiamy, to tak sobie myślę, że mimo tego, że górale kiedyś i nie było Polskiego Związku Łowieckiego, a w tym roku obchodzimy stulecie Zjednoczonego Polskiego Łowiectwa, gdzie były różne można powiedzieć, tak jak teraz są różne marki, z tych jednych marek powstał Polski Związek Łowiecki. Na przełomie wieków. Wieków, tak. A często jest tak, że ci górale jednak cały czas tym lasem gospodarowali tą zwierzyną. I tak gospodarowali, że do dziś możemy spotkać na Podhalu i pięknego misia, i jelenie, i no, tak naprawdę no, całe dobro są zwierzyny płowej, zwierzyny czarnej, tak, a do tego, zwierzyny drobnej, no i pióro tak samo odradza się fajnie. A do tego też mamy przepiękne i przepyszne zioła, które rosną na halach dzięki temu, że hale są zgryzane przez owce. Tak jest, wypas jest prowadzony na bieżąco. I no jak to wygadają górale, zyją te hale. No, bo gdyby tego wypasu nie było, te hale by po prostu zarosły i części ziół by nie było. Tak jest. Nie ma szans, bo wyrostały do pasty i zagłuszyły naturalny biotop. Warto jest wybrać się czasami na Podhale po to, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Warto wybrać się na Podhale, żeby pokosztować chociażby rzeczy z tej książki, którą oni wydali. Warto jest zostać z nami dzisiaj dalej, bo tak naprawdę trochę wam poopowiadaliśmy o tym, zobaczyliście jak to się robi, a już za chwilę będziemy kończyć ten nasz kociołek i przede wszystkim coś, co ja lubię robić najbardziej, czyli jeść. Mnie najbardziej interesuje, jak on tam za chwilę skończy pyrkać i Artek wbije... Już go czuć. I Artek wbije tam te dwa jajka i zamiesza z tym serem i już za chwilę będę mógł i ja, i Maciek, który jest tam z drugiej strony za kamerą, będziemy mogli sobie tutaj zjeść coś pysznego. Więc nie odchodźcie od swoich telefonów, komputerów czy telewizorów. Zostańcie z nami jeszcze, bo jeszcze trochę gotowania w tym odcinku będzie. Fajnie. Cieszymy się. Zbójecki kociołek. Pierwsza klasa. W Zielonej Górze. Ja jestem, każdy kto mnie pyta, skąd jesteś? No to ja jestem góral, a skąd? Z Zielonej Góry. Z Zielonej Góry. Spotkało się dwóch górali. Jeden z Podhala, drugi z Zielonej Góry. Jakby nie patrzył, Zielona Góra to też część Lubuskiego, bardzo piękna, zielona. Mógłbym powiedzieć, że Lubuskie to ponad 50% zalesienia, więc... Przepiękny teren. Mieliśmy okazję być parę razy i zwiedzić, nie tylko polując, ale pokazywałeś nam teren, jak żyjecie tu i cały dobrostan leśny i polny. Tak. I nie tylko. Dobra, bierzemy się do gotowania, robimy resztę rzeczy i już za chwilę będziemy sporządzać, nawet nie sporządzać, ale zjadać to, co tam było w tym kociołku. No, Artur, sam jestem ciekawy, co w tym twoim zbójnickim kociołku naważyłeś. Otwieraj. Co się na pewno wysłał? No pierdol. Otwórz przykryweczkę. Jest dobrze, wracam i pięknie. Tak, jednak Artur, powiem ci tak, to co powiedziałeś, kapusta ma za zadanie przejąć to takie delikatne O, przyjacielu, drogi. Ma. I teraz popatrzcie się. To się rozchodzi wszystko, się wszystko pięknie. Ale to jest jeszcze nie koniec. No. Bo teraz Teraz jajko?
Nie, na razie teraz idzie serek. Idzie serek, ładnie, tak. Idzie serek. I jajeczka bijemy do środka. Całe, po całości. Tak. Ale bez skorupek. Tak, pierwszy. Bez skorupek. Ja to jakbyś mi powiedział całe jajeczka, to wiesz, no ja bym wrzucił ze skorupką, nie? Nie, słuchaj, bijemy i przypatrz się. Mamy jajeczka zrobione i teraz z powrotem łopata panoramiksa. Rozumiem, czyli to teraz musisz wymieszać. Ty się wkręcasz w to wszystko, ten parmezan. Wkręcamy w środek, wkręcamy przybite jajka. Pięknie. I to jest tyle. Z powrotem zakładamy górę. Okej. Okej. Pyk. Dosłownie 10 minut, żeby z powrotem wędruje to do pieca, albo zostaje w tej temperaturze. No właśnie, no teraz to jest żeliwo i to żeliwo chyba zrobi już wszystko. Ja bym tego chyba nie wrzucał. Dobra, słuchajcie, zostawiamy to wszystko na 10 minut i za 10 minut widzimy się z daniem na talerzu. Oczywiście. I opowiemy, jak to wszystko smakuje. No to co, Harturze? Zaczynamy. Nadeszła ta chwila, 10 minut od bicia jajek i można powiedzieć, otwieramy. No jest. No pięknie. Otwieramy, zrobiło się fajnie. Wyjdź. Co, próbujemy, tak? Pięknie to przystygło. Słuchaj, zrobiło się, pomieszało się fajnie. Ale musisz usiąść na 4 litery, nie? Bo nasza kamera jest tak ustawiona, że jednak ja wiem, że ty jesteś nie za wysoki. Ale jednak... Nic mi to nie przeszkadza. No ja wiem, nawet jest... A, nie będę szedł w tym kierunku, bo... Nie idź. Słuchajcie, ja powiem tak, my jesteśmy przygotowani na to danie, bo mamy nie tylko przepyszne myśliwskie, zbójnickie danie, to mamy dobrą myśliwską nalewkę, ale ty tam z dołu gdzieś zaczerpnąłeś. Tak, z dołu. No to będzie dla ciebie, to na próbę. Na próbę. Albo będzie dla mnie. O kurde, a teraz dla ciebie. Zapachami pięknymi. Pachnie, pięknie, naprawdę, słuchajcie, no. I pachnie troszeczkę lasem. No dobra. Okej, talerze mamy pełne, myśliwskie nalewki do tego. No tym razem je poleję. Polej, tak. Dla zdrowotności. No właśnie, z nalewkami jest tak, że zawsze jest mówione, że nalewka jest robiona dla zdrowotności, dla lepszego trawienia. My tutaj mamy do tego dania nalewkę sosnową. Ta nalewka sosnowa, jak to Artek mówi, już taka trochę starka. Tak, starka. Dlaczego starka? Temu starka, bo swój czas poświęciła na to, żeby orleżakować, żeby nabrała mocy urzędowej. A ja wam powiem tak, tą nalewkę robiłem jakieś 7-8 lat temu. I tak sobie leżakuję, wyciągam ją na takie naprawdę dobre okazje. Po zrobieniu na początku ta nalewka sosnowa była jaśniutka, wręcz klarowna. Ona z roku na rok ciemniała. To jest też takie nabierała fajne. Tej właśnie szlachetności. Szlachetności. Czyli mamy dobre zbójnickie danie, mamy dobrą nalewkę. Zaczynamy od nalewki czy od dania? Słuchaj, ja ci powiem tak, wydaje mi tak, że co by się nam do żołądka nie przylepiło, tak, to trzeba się pierwsze zdegustować. Degustować. Bo nie. To jemy, jest. Tylko degustujemy. Degustujemy. Po prostu mieli wasze zdrowie. Ja lubię sobie powąchać na zdrowie i wasze zdrowie. Rzadko się zdarza, że mamy takie okazje, żeby podzielić się, powiedzieć na zdrowie w odcinku, a tym razem możemy, więc dlaczego nie? Zdrowkos. O. Jak? Dobry podkład pod zbójnicki kocioł. Ty tak dźgolnąłeś sobie do końca? Jak powiedziałeś, że degustujemy, to ja chciałem być... Tak. Ja chciałem być jak u tego waszego słynnego producenta nalewek w Czorsztynie, czyli u pana Andrzeja. Pan Andrzej zawsze mówił delikatnie, żeby się rozpływało. Ja wiem, jak ty zawsze mówisz, że jak tam ten pan Jezusek bosą stópką, no ale skoro ty walnąłeś, to ja nie będę gorszy. I rzeczywiście to jest dobry czas na podkład. Wytana?
popracowało trochę, co? Wiesz co, powiem ci, płynie. Ciekawą rzeczą jest to, że nie wpadłem nigdy, żeby rzeczywiście wbić te jajka surowe do środka, bo a jajko... A co zrobiły? Fajną robotę. One tak, nie wiem, że to zlepiły, to jeszcze jest taki delikatny posmak tego jajka, ale... Wiesz, co jest, co jest dla mnie zaskoczeniem? Że jedząc ziemniaka, czy przegryzając kiełbasę, delikatnie wyczuwam buraka. Ten jeden burak, który został tu wrzucony, on naprawdę oddał słodycz całego dania. To jest naprawdę... Nie wpadł na to, żeby wrzucić tam kawałek buraka, a jednak... I kiełbasa, nie? Pogławęska z leśniczówki. Tak jest, bardzo dobrze się skomponowały te wszystkie składniki i tylko jeść i degustować. Powiem ci, Artur, tak. Nie powinno się mówić z pełnymi ustami, ale zrobiłeś naprawdę świetne danie. Bardzo ci za nie dziękuję. Cieszę się, że przedstawiłeś naszym oglądaczom swój przepis dania kociołka z Bujnickiego. Obyś mógł jak najdłużej zbujować na tych swoich... Pienińskich halach. Na tych swoich pienińskich halach. Tak. I witaj tu czasami do nas, abyśmy mogli razem tutaj pozbujować na naszej przepięknej lubuskiej ziemi. Wam dziękujemy, żeby wytrzymaliście z nami ten smaczny odcinek. Ja nie mogę mówić, bo mi cały czas tutaj pachnie. I ta nalewka też jeszcze korci, więc my tu jeszcze trochę posiedzimy z Arturem, trochę podegustujemy. Tam z tyłu chłopaków zaraz też nakarmimy, więc cóż dodać? Nic więcej, no trzeba... Na zdrowie. Na zdrowie. Na zdrowie i dasz bur. Do zobaczenia. Cześć, trzymajcie się. Zapraszamy na kolejne odcinki Wademekum od kuchni. Dasz bur, do zobaczenia. Do zobaczenia.